Witam bardzo serdecznie w grze 5X na PC DOSa. Gra wydana w 2000 roku przez Speedstrip. Więc na początku mamy dwa tryby do wyboru: Alien Invasion albo Sasha. Może zaczniemy od Saszy. Spacja. Tak, w tle tutaj jakaś muzyka sobie gra. Tak, mamy rozgrywkę. Oczywiście jest tutaj 5 poziomów. Na razie mamy tylko pierwszy. Tu jest pomoc, gdzie w pomocy jest opisane, w jaki sposób w tą grę grać. Ja już wiem, jak w to grać, więc tutaj specjalnie nie będę jakoś wnikał w to, o co tutaj chodzi. Chodzi tu o to, żeby generalnie pozamieniać obiekty przeciwnika, albo żeby naszych obiektów było na planszy więcej niż obiektów przeciwnika. Więc oczywiście, jak będę przewijał tutaj sobie spacją, no to będziemy mieć informacje na temat, jak w tą grę grać. Trochę to trwa i też tutaj trzeba, prawda, samemu próbować. Wciśnij spację, żeby tego, potem wybierz miejsce i tak dalej, więc chwilę to trwa, więc nie będę tego pokazywał jako całość. Tu mamy website, mamy tu jeszcze jakieś opcje, w opcjach mamy dźwięki, poziom trudności, ekspert, łatwy, może wybiorę łatwy. Można też grać myszką, więc jak kto woli. No dobra, zaczniemy rozgrywkę. Ok, więc mamy tutaj oczywiście fragment naszej Saszy. No, myszką jest trochę niewygodnie grać, ale albo powielamy, właśnie w ten sposób to się dzieje, albo przeciwnik nas atakuje i wtedy siłą rzeczy no, zamienia nam nasze obiekty, bo tu można się poruszać pod kątem. Ale jak wtedy zagram w ten sposób, to ja jemu zamienię, a ten mi zamienia tak. Czyli tutaj no, komputer dosyć taktycznie myśli, bo można też przeskakiwać. Ale ja na razie nie muszę przeskakiwać. No, cwaniak jest, nie? Jest trochę cwaniakowaty. Ale to nic. Spróbuję go załatwić powoli, na spokojnie. To jest właśnie... Tak taktycznie właśnie komputer podchodzi do tematu. Z komputerem nie jest łatwo wygrać, jak widać. Tak, tutaj jak mi skoczy, to mi po prostu zajmie sporo moich tych. No i to jest właśnie to, że no ciężko będzie tutaj wygrać z tym komputerem. Jak na razie tu można przeskoczyć nawet o dwa pola, no ale komputer zrobi tak i już jest zdecydowanie ma większą przewagę. Także wcale to nie jest takie proste z nim zwyciężyć. On będzie się cały czas tutaj, prawda, powielał, kombinował. Także nie wiem, czy uda mi się tutaj z nim wygrać. No bo nie wiem, jak to komputer robi, że zawsze jest tak jakby bardziej do przodu, a ja przeważnie jestem do tyłu. Można zrobić tak, zablokować gościa, żeby on nie był w stanie gdzieś tam przeskoczyć. No tutaj właśnie on będzie próbował mi wszelkiej maści rzeczy blokować. No zobaczymy, co jeszcze tutaj uda mi się zrobić, ale no, na niewiele się moja taktyka tutaj może zdać. No zobaczymy. Skubaniec jest, znaczy tak, ja mam 15, on ma 17.
Tu przeskoczę, ale on zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie durne, żeby mnie blokować na wszelkie możliwe sposoby. Dobra, zabiorę mu tą czachę tu. Kurczę, ciężka sprawa będzie z nim wygrać. Co on tutaj będzie? No i teraz trzeba by go jakoś tutaj taktycznie podjechać. Tylko kurczę, jakby tu nie podjechał, to będzie chyba. To będzie, nie wiem, jak tu przeskoczę, to mi tutaj znowu wrzuci i będę miał zaraz jazdę bez trzymanki. Tutaj też może mi tu wskoczyć i na pewno tak zrobi, bo to jest po prostu komputerowy. No, tak jak myślałem, że właśnie tak zadziała i to spowoduje, że no niestety będę przegrywał w tym momencie. No, komputer jest dosyć cwany, jeśli chodzi o tą grę. Ja aż tak cwany to nie jestem, więc dlatego. No tak, ja tu, to ten mi tu wskoczy i tak właśnie to się dzieje. Tak, można w ten sposób też zadziałać, ale to jak na razie widać wcale mi to niczego dobrego tutaj nie zmienia na razie. Tak, tutaj wskoczę, to on mi tam załaduje, tutaj zrobię 3, on mi załatwi więcej prawdopodobnie. No tak jak myślałem, ja wziąłem mu 3, ten mi zabrał 5. To jest właśnie to. No to komputer zdecydowanie lepiej sobie radzi z tymi moimi problemami. Dobra, ale tutaj taka funkcja jest lepiej i w tym momencie chyba jest koniec gry, bo już nie będę miał ruchu, dokładnie. I wtedy wygrywa przeciwnik. I czy chce spróbować po raz kolejny? Oczywiście, że nie. Jak widać, wcale gra prosta nie jest. Wejdę teraz. Teraz wejdę w tą drugą Alien Invasion. I zobaczmy, jak tutaj mi pójdzie. Więc zasada jest dokładnie ta sama. Jeśli wejdę na pomoc, to będzie to samo, co było wcześniej. Więc spróbuję zacząć rozgrywkę w Alien Invasion. Tu już troszkę inaczej to wygląda, bo mamy takie UFO, więc na razie będę tutaj powielał sobie obiekty. Komputer robi to samo. Bardzo ważne jest, aby powierać tutaj w taki sposób, żeby po prostu no, przeciwnik nie miał możliwości jakichś tam większych. Także ja tu nie będę na razie szarżował. Trochę długo on to wszystko tutaj, nie wiem, przyspieszę może cykle trochę, bo tutaj jednak zanim ta cyferka się zmieni, to jednak chwilę czasu to niestety zabiera. Tutaj jest fajnie, bo pokazują się różne obrazki w tle. Jest poziom trudności łatwy, co nie znaczy, że będzie łatwo. No zobaczymy, jak na ile tutaj to pójdzie. Ale bardzo fajna gra, no taka logiczna do myślenia, strategiczna można powiedzieć, z powodzeniem. Tak, obaj się na razie tak punktujemy pod kątem, że robimy sobie zaplecze, ale później będzie właśnie jazda bez trzymanki. Ja kiedyś w tą grę już grałem i całkiem nieźle mi szło, ale już zapomniałem, jaką taktykę ja sobie tutaj obrałem, że po prostu przeciwnika później pokonywałem. No zobaczymy. Na razie sobie robię tutaj zaplecze w ten sposób. Teraz może on mi przeskoczyć czasem. No dobra, zobaczymy. Tak myślałem, że mi przeskoczy tu w tym momencie, ale nie ma tego złego, bo ja w tym momencie zrobię mu. Tu się mogę powielić i już mu zlikwidowałem kolejne dwa obiekty. Także właśnie na tym to polega.
Tak, tu przeskoczył, tak, żeby zaliczyć te trzy, ale spokojnie, albo i niespokojnie, bo tak, bo teraz jak zaczniemy sobie przeskakiwać, już atak jest bez trzymanki, nie? Można grać mało inwazyjnie. Tak, on będzie tu przeskakiwał sobie czasem, ale jak ja przeskoczę ze swojego środka, no to wtedy efekt będzie taki, że będę miał coraz mniej możliwości. Tak, a on mi tutaj właśnie wskoczył teraz. Dlatego mówię, że z nim wygrać to jest bardzo ciężko. Już jesteśmy po równo. Okej, zobaczymy, jak to dalej tutaj pójdzie. Trzy za trzy, tak? No bo tak to się właśnie dzieje. To najlepiej jest blokować w tym miejscu, żeby on nie miał tam za bardzo ruchu. Tak, będzie mnie tutaj zmuszał pewnie do, żebym skoki robił, ale robienie skoków to jest troszeczkę, że tak powiem, temat nieco śliski. Więc spróbuję go tu poblokować z tej strony. On tutaj za wiele tu nie będzie mógł już zrobić w pewnym momencie. No właśnie, także tutaj tak to właśnie działa. Przy tej taktyce myślę, że tak, on będzie musiał tu, ale spokojnie, bo on sobie robi karnawał w tym momencie. Chyba tak jakoś to było, że na początku się tak wydaje, ale ja sobie będę szedł swoim trybem, tak żeby po prostu zblokować mu jak najwięcej możliwych ruchów. Także czasem się wydaje, że przeciwnik wygrywa, ale można tu pewną taktykę zastosować, że przeciwnik nie będzie mógł się za bardzo ruszać. Tak. No i dobrze, jest na razie, no przegrywam jak na razie. Teraz tutaj mnie zmusza tak jakby do skoku w nadprzestrzeń, ale ja mam jeszcze na tyle miejsca, że spokojnie mogę tutaj sobie bez skakania. Tak, tam już mnie poblokował na amen. Nie, tu mogę przeskoczyć i tam jeszcze zdobędę, nie? Ale ja na razie jeszcze sobie gram taktycznie spokojnie. Tak, zmusił mnie do skoku. Więc dobrze, skoro zmusił mnie do skoku, to muszę przeskoczyć. Zobaczymy, co to teraz z tego wyniknie. No, walka wyrównana jest troszeczkę. Okej. Dopóki nie muszę skakać i tak mam więcej bloczków od niego, to po prostu będę go tutaj nieco. Dobra, to się mu poblokuje zaraz towarzystwo. Tak, tak myślałem, że tamtego wrzuci w tamto miejsce. I tak mam przewagę lekką. Więc teraz tak, żeby. No, będę musiał tutaj przeatakować w ten sposób. Tak jak myślałem, że mi tu skoczy. Bo tak to się dzieje. Ale my mu tutaj też pozamieniamy trochę. Dobra, tutaj muszę go jakoś, bo tutaj mi zamieni te rzeczy.
Tak, myślałem, że tak zrobił. Ale spokojnie. Tak, on tutaj, prawda, się cieszy z tego, że mnie w koniusz Geo zrobił. Ale ja się nie muszę spieszyć. Dobra. Tak, będzie próbował, żebym tutaj mnie będzie chciał zmusić, ale ja mam inny plan. No i tak mnie zmusza do przeskoków, ale na razie będę szedł w tą stronę. Jest remis jak na razie. Dobrą ma taktykę komputer niestety. Pewnie też przegram. No cóż, takie życie, nie? Dobra. Tam jeszcze mam, to tutaj trochę powalczymy z tymi. Tak, musiałeś przeskoczyć i bardzo dobrze, bo ja teraz właśnie tutaj mu załatwię kilka tych jego dziadostw. I to całkiem nieźle mu tutaj pojechałem. Tak, i znów mnie zmusza do przeskoków, niestety. To weźmiemy z tego miejsca, gdzie tutaj mam mniej. Aż się rzucił, aż normalnie jak szczerbaty na suchary się rzucił. Tak, znaczy wygrać z tym to będzie ciężko. Tak chyba mam więcej, na to wygląda. Na to wygląda. Tak pewnie tam mi wrzuci dokładnie. Teraz będę... remis jest na razie. Dobra, jest. Nie ma problemu. Już remisu nie ma. Już mam trochę więcej. I to już będzie chyba zaraz koniec gry, ale zobaczymy. No jeszcze nie ma końca gry. No tu mogę przeskok zrobić. Już coraz mniej miejsca zostaje. Dobrze, na razie wygrywam. To był twój błąd, kolego, bo teraz ja tutaj mu przejmę dość sporo i to już będzie tak. I on choćby nie wiem co, to już nic nie zrobi. Ja mogę jeszcze tutaj przeskoczyć, muszę ten ruch wykonać. Tak, ale on... Jest ten jeden ruch, ale na razie mam i tak zwycięstwo póki co. No i tak się będziemy teraz wymieniać właśnie skokami. No to wygląda. Ale tutaj mam zdecydowanie więcej, więc teraz mu przejmę. I teraz już ruchów nie ma, nie ma szans. Więc obrazek został odkryty. Udało mi się wygrać pierwszą planszę i teraz mamy dostęp do planszy drugiej.
No właśnie, ale że jest to wersja demo, więc nic więcej tutaj nie zrobimy. Więc możemy wyjść tylko do menu. Trzeba by kupić pełną wersję gry. Ale dosyć fajna gra, więc polecam. I do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na PC-DOS.